influencerzy, którzy chcą być w tym modelu udziału w zyskach, są bardzo pewni tego, że bardzo dużo będą sprzedawać. Więc dla nas to jeszcze lepiej. Też, żeby ktoś się tym nie inspirował na zasadzie, że dzięki temu nagle będzie napływ klientów, bardziej wypromowanie nazwy. Otwieram stronę i tak naprawdę no to już jest jedyne, czym będę się zajmował, no to będę siedział i tylko liczył pieniądze i później zatrudnię asystenta, żeby liczył pieniądze, bo już mi się nie będzie chciało. Nie trzeba wynajmować biur, magazynów, nie trzeba wydawać rzeczywiście na początku tych pieniędzy na towar, ale z kolei trzeba bardzo dużo pieniędzy, moim zdaniem, dużo pieniędzy wydawać na marketing. Partnerzy kanału to seohost.pl, najszybsze serwery i najtańsze domeny, SMS firmowy, narzędzie do masowej wysyłki SMS-ów do klientów, TPay, operator płatności dla Twojego e-commerce, James Hogue, marka oferująca funkcjonalne męskie akcesoria. W opisie odcinka znajdziesz specjalne oferty dla widzów kanału. Cześć, ja nazywam się Paweł Leszek, a to jest program Biznes od Początku, w którym odwiedzamy przedsiębiorców w całej Polsce, rozmawiamy o tym, jak zacząć, jak rozwinąć swoją firmę. Dzisiaj jesteśmy w Warszawie, naszym gościem jest Bartek. Cześć Bartek. Cześć, cześć Paweł, cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, sytuacja taka. Bartek między innymi prowadzi wypożyczalnię sportowych samochodów. Tak. I nagrywaliśmy pierwszy odcinek na ten temat, dlatego jedziemy nietypowym samochodem Lamborghini Urus, ale oprócz tego, oprócz wypożyczalni sportowych samochodów, Bartek, robisz też inne rzeczy. Jakie biznesy jeszcze robisz? W dużym skrócie są to sklepy internetowe, ale opierające się na modelu dropshippingu. Na pewno większość Twoich widzów wie, co to jest dropshipping. Na dzień dzisiejszy są to dwa sklepy, z czego jeden jest praktycznie już na ukończeniu, więc mniej więcej możemy się już nim powoli chwalić. Drugi sklep już działa. Jest to sklep, który nazywa się smellme.pl. Nawiązaliśmy współpracę bezpośrednio z producentem perfumetek, dlatego stworzyliśmy stronę, przez którą sprzedajemy te perfumetki. Oczywiście jest tam też cały Instagram i wszystko, bez czego tak naprawdę teraz nic nie funkcjonuje. Mogę tylko powiedzieć, że jakby sam pomysł tego sklepu internetowego pojawił się trochę przypadkiem, dlatego że poznaliśmy producenta tego i jakoś po prostu ten pomysł sam wpadł do głowy. Niedawno z tym ruszyliśmy. Fajnie to wygląda, fajnie się to zapowiada, dlatego też zaczęliśmy troszeczkę iść w inne kierunki. Między innymi za chwilę, może jak już ten filmik zostanie opublikowany, to już to będzie działało. Nawiązując do wypożyczalni, do sprzedaży samochodów, czyli Cars Collection, powstaje sklep internetowy motoryzacyjny, który będzie się nazywał Cars Collection Shop. I to będą akcesoria motoryzacyjne, zaczynając od najprostszych rzeczy, jak zapachy do samochodów, dywaniki dedykowane pod każdego, felgi aluminiowe, opony, pakiety stylizacyjne dla samochodów, no i cała reszta, którą można tak naprawdę sobie wymarzyć, co można dokupować do samochodów. Czyli duża sprawa, bardzo szeroki asortyment. Tak. Ten temat dropshippingu jest dosyć kontrowersyjny. Wydaje mi się, że dużo ludzi chciałoby takiego prostego biznesu, żeby się nie napracować i kasa spływała. I tak sobie myślą o dropshippingu, że wiesz, postawię sobie sklep internetowy, to zintegruję sobie z jakąś hurtownią, samo mi to będzie zarabiało. I tutaj też nie chciałbym, żeby ten film miał taki kontekst, bo tutaj jedziemy sobie Lamborghini Urus i jak to na dropshippingu można zarabiać, to oczywiście nie tak. Kontekst tego filmu jest trochę inny. Więc właśnie, powiedz mi taką rzecz. Czy ten dropshipping to faktycznie taki genialny model biznesowy, że ja sobie tutaj, właściwie to może nie jest model biznesowy, model dystrybucji to jest bardziej, ale tak. Czy to tak wygląda, że ja sobie postawię tutaj sklep, integruję sobie to z jakąś hurtownią dropshippingową i to tutaj kasa sobie sama leci? Czy to tak wygląda, jak dużo osób myśli? Czy jak to wygląda w praktyce? Nie, tak to nie wygląda. Znaczy, sam zamysł oczywiście jak najbardziej tak to wygląda. Możemy to połączyć z producentem, sklep internetowy i generalnie tak, no tworzymy sklep internetowy, pieniądze, jak to model dropshippingu, tak? Czyli pieniądze wpływają do nas, to co jest naszą marżą, zarobkiem zostaje u nas, resztę odsyłamy do producenta, a producent wysyła ten produkt do osoby, która go zakupiła. No więc no teoretycznie i praktycznie jest to bardzo proste. Najcięższe w tym wszystkim jest to, żeby jakby skierować ruch ludzi na tą stronę naszą, na ten nasz sklep i żeby ten produkt był fajny, w fajnych, konkurencyjnych pieniądzach. No i przede wszystkim tą stronę trzeba wypromować.
I tu pojawia się dopiero tak naprawdę problem i górki, jak to zrobić, no bo to, że stworzymy sklep internetowy, to jest w ogóle początek tej całej zabawy. To, żeby znaleźć odpowiedniego producenta, który tak naprawdę będzie fajnie z nami współpracował, żeby osoba, która zakupi towar, obojętnie jaki, co by to nie było, niech to będzie bluzka nawet, tak, żeby ktoś, kto kupi tą bluzkę, nie dostał jej po 3 miesiącach. No bo ta osoba drugi już w życiu nie wróci do nas, do tego sklepu, żeby cokolwiek więcej zakupić. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, tak jak jeszcze raz powiedziałem, marketing, jeszcze raz marketing, na tym trzeba się skupić i budować zaufanie tych klientów. Więc to nie jest tak, że otwieramy sklep, łączymy go z producentem, z dystrybutorem i wszystko się samo dzieje, a my leżymy i tylko pieniądze do nas wpływają i obrastamy w złoto. Owszem, może po jakimś czasie może tak być, tak? Ale to nadal tego trzeba cały czas pilnować. To nie jest biznes, jak dużo osób myśli, że tworzymy sklep internetowy, leżymy tylko, pachniemy i pieniądze wpadają na konto, wpadają. I nic więcej nie trzeba robić. To pierwsza sprawa, producent. Jak znaleźć takiego producenta? No bo tak jak już też wspominałem, mamy hurtownie dropshippingowe, tylko ja tutaj widzę taki problem, że to są hurtownie, gdzie każdy może się zintegrować z tą hurtownią w bardzo prosty sposób. I po prostu te hurtownie, no nie bardzo widzę, czym my możemy się wyróżniać, jeżeli taka hurtownia, nie wiem, ma zintegrowanych, nie wiem, kilkuset przedsiębiorców, którzy tworzą tam swoje sklepy, wszyscy mają ten sam produkt, konkurują ceną, no i tyle. Więc jak znaleźć producenta, żeby to nie była taka kolejna hurtownia dropshippingowa, gdzie wszyscy mają ten sam produkt, jak to u Ciebie wyglądało? Tak jak powiedziałem na początku, jeżeli chodzi o to w ogóle, jak to się zaczęło, to było jakby w drugą stronę, czyli najpierw poznaliśmy w ogóle w całkowicie innej sferze tego producenta, zaczęliśmy rozmawiać i dopiero padł pomysł, że fajnie jakbyśmy mogli zająć się sprzedażą tego, ale nie w takiej kwestii, że się towarujemy, tak? Czyli wynajmujemy na przykład magazyn, towarujemy się z setkami tysięcy produktu, no i zobaczymy, co będzie. Bardziej właśnie w tym modelu dropshippingowym on się na to zgodził. Byliśmy w miejscu, gdzie to jest wszystko produkowane. Rozmawialiśmy z nim bardzo, bardzo dużo na temat tego, jakiej jakości jest ten produkt i tak dalej. I tak naprawdę dlatego się zdecydowaliśmy. Więc jakby tutaj trochę wyszło to przypadkiem, że z tym zaczęliśmy. Jak znaleźć takiego producenta, to bardziej mogę powiedzieć z drugiej perspektywy, czyli drugiego sklepu, który już jest skończony, czyli Cars Collection Shop, czyli akcesoria motoryzacyjne. To jest tak, że zaczęliśmy szukać bardziej w tą stronę, co my tak naprawdę jako fani motoryzacji chcielibyśmy kupować, tak? Ja na przykład chciałbym na jednej stronie internetowej znaleźć do samochodu i felgi, i chciałbym znaleźć opony, i chciałbym, załóżmy, jakiś pakiet stylizacyjny znaleźć. Chciałbym też znaleźć, nie wiem, jakieś pierdoły typu właśnie jak zapachy do samochodów, nie wiem, jakieś takie trzymadełka na telefony, czy właśnie na kamery, czy cokolwiek innego. I zaczęliśmy szukać firm, niedużych firm, które są producentami tego, bądź dystrybutorami na Polskę. I zaczęliśmy się do nich po prostu odzywać, że czy są chętni w ogóle na taki model współpracy. Później, jak zaczęliśmy już troszkę nabierać tempa w tym wszystkim, to tak jak wcześniej, też w poprzednim filmiku mówiłem, może trochę fart się nas trzyma, że te osoby zaczęły się same do nas zgłaszać, że fajnie jakby ten ich produkt też u nas się znalazł. Więc nigdy nie zaczerpnąłem jakby tego modelu biznesowego dropshippingu na zasadzie, że nawet nie wychodzę spoza biurka, sprzed komputera i znajduję jakieś strony, gdzie są hurtownie, te dropshippingowe i tak dalej. No bo tak jak sam wspomniałeś i na pewno każdy, kto w tym siedzi, się z tym spotkał, że jedyna opcja tutaj, żeby sprzedawać dużo, no to już jest konkurowanie ceną. Bądź no to, co ja powiedziałem, czyli jakieś jakby najlepsze wypromowanie tej strony. Tylko wydaje mi się, że to jest taka trochę droga na skróty, że nawet nie trzeba sprzed komputera wyjść, nie trzeba wykonać jednego telefonu i na upartego można leżeć w piżamie w domu i to robić. Oczywiście nie chcę się też i przy tym wymądrzeć, dlatego że dopiero zaczęliśmy przygodę z dropshippingiem. Jesteśmy z tego zadowoleni, ale na pewno jest cała masa osób, które właśnie siedząc dalej, leżąc w piżamie w domu, robi to i na pewno z ogromnymi sukcesami, bo nie wierzę, żeby tak nie było, jeżeli tyle osób się za to bierze.
te perfumy na przykład, perfumy, czy to nazywa się perfumetki? Perfumetki, tak. Które wy sprzedajecie, to są produkty pod waszą marką? Czyli ten producent produkuje je specjalnie dla was, czy to jest produkt, który możemy znaleźć na różnych stronach? Nie. To jest produkt, który, znaczy sam produkt, ten konkretnie będzie też można znaleźć na innych stronach, ale ten, który jest jakby u nas wystawiony, jest stricte pod nas. Ale to bardziej chodzi o opakowanie niż sam zapach. Tak. Oczywiście możemy stworzyć dla kogoś zapach. Też nie ma z tym najmniejszego problemu, jeżeli ktoś by chciał. No ale to wiadomo, że się wiąże z całkowicie innymi kosztami, no bo te perfumetki, o których mówię, one są bazowane na prawdziwych zapachach i tak dalej. Ze wszystkimi atestami, ze wszystkim, co należy, żeby to normalnie sprzedawać, a nie gdzieś tam pod sklepem z kieszeni. Tak? Nawiązując do twojego pytania, można w wielu miejscach to znaleźć. I też nie są drogie, bo one są między chyba 11 a 18 zł za sztukę. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że problem w internecie jest taki, że klienci te ceny porównują. Więc jeżeli trafią na twój sklep, wykonasz całą tą pracę marketingową, przyciągniesz klienta do sklepu na jakiś produkt, to on sobie go wpisze w Google'ach, porówna, gdzie ten produkt jest taniej i kupi gdzie indziej. Jak można się przed tym uchronić? Uchronić się pewnie nie da, ale jak wy to robicie, żeby klient chciał kupić u was? Uchronić się przed tym nie da? Myślę, że można troszeczkę, to jak zrobić, żeby klient to jednak od nas kupił, no to myślę, że na przykład, tak, nie mówię, że my tak robimy, ale takie przykłady to można zrobić, nie wiem, na przykład darmową wysyłkę, że u nas jest darmowa wysyłka, chociaż to nadal jest porównywanie cen tak naprawdę. Myślę, że jednym z najlepszej opcji, którą my stosujemy, to jest jednak ten czas dostawy. Czyli my gwarantujemy, że ten czas dostawy będzie w tyle i w tyle dni, a inne firmy po prostu, innym firmom zajmuje to zdecydowanie dłużej. Więc jak ktoś, jakby teraz przyszły takie czasy, że wszystko praktycznie można w internecie kupić, od ubrań po jedzenie, które będzie dostarczone pod dom. I myślę, że jak ktoś już przyzwyczaił się do tego, to on chce coś, jeżeli coś kupuje w internecie, to najchętniej, żeby było za godzinę pod domem. Ja to całkowicie rozumiem, jest to wygodne, jest to fajne. Też jak coś kupuję przez internet, chciałbym, żeby najchętniej za chwilę kurier zadzwonił do drzwi i stał z tą paczką pod domem. Niestety to nie jest możliwe aż tak szybko, chociaż pewnie prędzej czy później tak będzie, ale myślę, że to jest to, dzięki czemu klienci do nas wracają, bo wracają. Tak? Jeżeli chcemy budować sklep i stosować to jako nasz atut, czyli ta szybka dostawa określona w tyle i tyle dni, no to tutaj już widzę taki problem, jeżeli szczególnie macie kilku dostawców dropshippingowych. Klient kupi sobie, nie wiem, dywaniki od tego dostawcy tutaj, jakieś części od tego. W jaki sposób wy to egzekwujecie, żeby ta dostawa faktycznie była w tym czasie? No bo nie macie aż takiego dużego wpływu na to, bo to musi zrobić inna firma, więc czy wy macie jakieś umowy z tymi firmami, podpisane może, gdzie oni się zobowiązują, że ta dostawa będzie w takim... Tak, dokładnie tak. Jeżeli przy sprzedaży tych akcesoriów motoryzacyjnych będzie tak, że jeżeli ktoś nie dostanie w tym terminie, w którym chce, to po prostu będzie dostawał od nas rabat na te rzeczy. A jeżeli chodzi o naszych dostawców, czyli producentów tych wszystkich akcesorii, no to jesteśmy z nimi związani, raczej oni są z nami związani umowami, w których jest to jasno określone, w ile czasu zostanie dostarczony produkt do klienta końcowego. Marketing, bardzo ważny temat, tak. Więc w jaki sposób wy promujecie te sklepy, w jaki sposób pozyskiwać klientów, szczególnie co mnie interesuje w przypadku perfumetek, które kosztują chyba między 13 a 18 zł, tak. Z tego co patrzyłem, tani produkt, więc no tutaj tej marży, którą możemy przeznaczyć na marketing, nie zostaje aż tak dużo. Jeżeli ta marża by wynosiła kilkadziesiąt złotych, na pewno będzie łatwiej, a w przypadku tak tanich produktów, jak wy to robicie, w jaki sposób pozyskujecie klientów? Powiem szczerze, że Instagram tylko i wyłącznie, na ten moment to jest tylko i wyłącznie Instagram i tak naprawdę na tym się najbardziej skupiamy, bo tutaj widzimy efekty, więc korzystamy z pomocy, z usług influencerów, którzy na Instagramie jakoś tam sobie fajnie dają radę i odzywają się do swojej społeczności, do swoich odbiorców, że jest taki produkt, jest ten produkt do kupienia na tej stronie. Oczywiście dajemy te kody rabatowe, chyba bardzo popularny jakby model marketingowy i w naszym przypadku to działa. W jaki sposób współpracujecie z influencerami?
co im proponujecie? Czy proponujecie im udział w zyskach? Czy to jest jakieś stałe wynagrodzenie? Jak to działa? Powiem szczerze, że każdy influencer widzi to inaczej. Przez to, że to my się do nich zgłaszamy, to oni trochę dyktują te warunki. Część osób chce mieć udział w zysku, część osób chce po prostu kwotę X co miesiąc, czy po prostu za jakby kampanię reklamową, a są też osoby, które chcą się rozliczać barterowo. Po prostu za to, że mają określoną ilość, w tym wypadku tych perfumetek, że mogą po prostu cały czas sobie zamawiać, za to robią nam reklamę. Mhm. Który model najczęściej stosujecie, który dla Was, jako przedsiębiorców, jest najlepszy? No bo tak sobie to gdzieś widzę, tak sobie myślę, że dla Was najlepiej ten procent w zyskach. Tak. Bo wtedy nic nie ryzykujesz, jeżeli ktoś sprzeda, no to zarabia. To ma kasę. Dla influencera ten model też jest ryzykowny i niekoniecznie. Więc wiesz, tutaj interesy są, wydaje mi się, w trochę różnych miejscach. Więc tak. Co tutaj najczęściej się sprawdza, co najczęściej jest to? Powiem szczerze, że influencerzy, którzy chcą być w tym modelu udziału w zyskach, są bardzo pewni tego, że bardzo dużo będą sprzedawać. Więc dla nas to jeszcze lepiej, tak? I rzeczywiście ci, którzy to proponują, naprawdę z ich wyników jesteśmy mega zadowoleni, ale to nie jest reguła, bo z drugiej strony w momencie, kiedy my decydujemy się na model biznesowy, który wygląda tak, że po prostu płacimy za kampanię reklamową, która na przykład będzie obejmować, nie wiem, jeden post, ileś tam Instastory, no, po prostu jakieś tam ustalenia z influencerem, to też działa. Jakby myślę, że to zależy tylko i wyłącznie od tego, jaką grupę docelową, jakich odbiorców ma konkretnie ta osoba. Bo jedna influencerka ma odbiorców i to są głównie kobiety, 80% kobiet, które mają które są w wieku między 18 a 22 lata. A inna influencerka ma swoich odbiorców, którzy są 35+. I jakby nie ma całkowicie reguły, czy to są młodsze, czy starsze osoby, czy jaki model biznesowy, marketingowy. Tak naprawdę później zaczynamy docierać się z tymi osobami, jak oni wolą. Na początku najczęściej jest to po prostu kwota X za usługę. Według jakich kryteriów Wy dobieracie influencerów? Czy tutaj muszą mieć jakiś określony zasięg, albo na przykład, nie wiem, określoną liczbę followersów? Czym Wy się kierujecie przy wyborze? Określona liczba followersów całkowicie, już zauważyliśmy, że to nie ma żadnego znaczenia. Naprawdę. Już pomijając to, że followersów można po prostu kupić i to nie są jakieś ogromne pieniądze. Bardziej zasięgami, takimi realnymi, prawdziwymi zasięgami, które influencerzy bardzo chętnie nam pokazują, jak one wyglądają. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, aktywność obserwujących na ich Instagramie, czyli ilość tych komentarzy, po prostu reakcji, tak, które tam u nich na Instagramie się dzieją. No i jakby nie patrzeć, rzeczywiście głównie są to kobiety, które kupują te perfumetki. Mężczyźni też jak najbardziej, ale zdecydowana większość są to kobiety, więc raczej idziemy w influencerki niż w influencerów. Mhm. Pewnie to jakiś taki minimalny zasięg taki influencer musi mieć, więc żebyście mogli w ogóle się odezwać i weryfikować, jakie on faktycznie robi zasięgi, no to wiesz, pewnie ta liczba followersów w jakiś sposób jest wyznacznikiem, do kogo w ogóle się odzywać, no bo pewnie nie będziecie pisać do osób, które mają 100 obserwujących. No nie. Czy też? Nie, wiadomo. Okay, więc jaki jest taki minimalny próg, że bierzecie taką osobę pod uwagę? Kilkanaście tysięcy prawdziwych obserwujących. Kilkanaście tysięcy. Mieliśmy przykłady, że osoba, która miała kilkanaście tysięcy obserwujących, po prostu o niebo większy miała zasięg niż osoba, która miała na przykład, nie wiem, 150 tysięcy obserwujących. Tak w ogóle jakby całkowicie bez porównania. Też trzeba patrzeć na to, tak naprawdę, czym ta osoba się zajmuje na tym Instagramie. Czy to jest głównie powiedzmy taki lifestyle, czyli pokazywanie, gdzie się jest, co się robi. Jest bardzo dużo takich kont, takich lifestyle'owych. One są fajne, oczywiście, i tak dalej, mają bardzo duże zasięgi, ale niekoniecznie osoby, które ich obserwują, to są osoby, które mogą być potencjalnymi klientami. Influencer, który zajmuje się stricte tą branżą beauty, nazwijmy to tak ładnie, to tam są tak naprawdę klienci.
Taka mała podpowiedź. Nawiązując taką współpracę, co sprawdzacie, jaka jest taka wiadomość, która od Was wychodzi, co taki influencer musi Wam pokazać, dokładnie jakie dane? W kontekście tego pytam, jeżeli oglądają nas przedsiębiorcy i chcą zacząć promować swoje produkty poprzez influencer marketing, co powinni zweryfikować, co trzeba sprawdzić? Okej, ten zasięg, ale o co dokładnie dopytać, o jakie rzeczy? Myślę, że każdy przedsiębiorca, który chce sprzedawać w takim modelu dropshippingowym i chciałby się reklamować przez influencerów na Instagramie, na pewno wie, przynajmniej mniej więcej wie, kto jest tym jego klientem finalnym, tak? Więc jeżeli będziemy sprzedawać akcesoria motoryzacyjne, to mniej więcej jestem w stanie określić plus minus, przynajmniej większościowo, kto będzie naszym klientem, tak? Więc taka osoba powinna się skupić na tym, na jakie ta osoba ma zasięgi, ale do jakich osób dociera. Nie zasięgi w liczbach, czyli nie wiem, przykładowo Instastory ma zasięgu 10 tysięcy, że 10 tysięcy osób to widziało na przykład, tylko raczej jakie te osoby to widziały, w jakim one są wieku, jaka to jest głównie płeć tych osób, czy to są mężczyźni, czy to są kobiety. W zależności od tego, co się sprzedaje, region Polski też jest bardzo istotny, wbrew pozorom. Tak, wszystko powiedziałem, wiek, płeć, no chyba tyle, tak, no, może coś mi podstawowe wypadło. Dane, ale tak, demograficzne. Dokładnie, podstawowe dane demograficzne. Można też ustawić sobie, tak naprawdę na Instagramie, nie jestem jakimś specjalistą w tym, ale można też sobie ustawić na Instagramie, żeby zobaczyć osoby, które obserwują pewnych influencerów, jakie mają te kategorie zainteresowań. Bo można sobie to wszystko poustawiać, więc jeżeli osoba interesuje się stricte na przykład branżą beauty, czyli tam, nie wiem, kosmetyki, perfumy, kobiety, załóżmy szminki, faceci, nie wiem, buty, ubrania, bla, 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 tego typu rzeczy, no to raczej w tą stronę nie ma co iść z reklamą, nie wiem, no, wycieraczek do szyb, tak? W jaki sposób wyszukujesz takich influencerów? Bo są agencje, które się tym zajmują, influencer marketingiem. Czy ty to robisz samodzielnie? Czy ktoś ci w tym pomaga? Bo wiesz, bo żyjemy w takiej trochę naszej bańce, bo jeżeli na przykład ty interesujesz się motoryzacją, tak, no to pewnie kojarzysz jakieś osoby związane z tym tematem. Tak, teraz dokładnie. Masz biznes związany z perfumetkami dla kobiet, które, szczeram, kupują dziewczyny w wieku 20 lat. Więc w jaki sposób znaleźć influencerów, takie influencerki w takim wieku, jak ty ich wyszukujesz? Będę szczery, tutaj nie robię tego ja, ale po prostu zasięgam rad u osób, które wiem, że się tym interesują. Czyli kobiety, które siedzą troszeczkę w tej branży beauty, znajome, koleżanki, po prostu podpowiadają, kto jest na Instagramie w tej branży beauty, powiedzmy, tymi, nie wiem, jak to nazwać, liderami, mają największe zasięgi, są najbardziej autentyczni w tym, co robią. No, to w ten sposób. Ja sam, tak jak słusznie powiedziałeś, ja sam tego nie szukam, no bo to jest w ogóle na dzień dzisiejszy jeszcze, no to jeszcze nie jestem aż tak zagłębiony w to mocno, żeby samemu wyszukiwać te osoby na Instagramie. Chociaż jako wypożyczalnia, tak na chwilę odrywając się od tematu, jako wypożyczalnia też korzystaliśmy sporo z pomocy influencerów, żeby się wypromować, więc no, gdzieś tam jakieś te znajomości są, oni też nam podpowiadają trochę, do kogo najlepiej się odezwać, ich jacyś znajomi, którzy też w tej branży, nazwijmy to branży Instagrama, są. Jak tutaj w przypadku wypożyczalni współpracy z influencerami działały, spełniły swoją rolę? Tak, spełniły swoją rolę. Spełniły jak najbardziej swoją rolę. Jestem bardzo zadowolony z tych współprac, chociaż też, żeby ktoś się tym nie inspirował na zasadzie, że dzięki temu nagle będzie napływ klientów, bardziej wypromowanie nazwy. Czyli żeby ta nazwa się gdzieś tam pojawiała na ustach wielu osób, ale to nie jest tak, że jeden z influencerów powie, ta firma jest spoko i po prostu nagle ustawia się kolejka ludzi, którzy chcą wynająć ten samochód. Tak, czyli bardziej tutaj budowanie jakiejś świadomości, tak, marki. Tak, dokładnie. Takiej świadomości marki, po prostu żeby takie było ładne echo wokół tego, żeby pojawiało się jak najwięcej językach ta nazwa firmy. Tak, jest też. I tutaj jak najbardziej spełniają swoją rolę, jest mega zasięgi zrobili, ja jestem bardzo zadowolony. W przypadku naszego kanału też w ten sposób współpracujemy z firmami, mamy partnerów kanału i też to jest właśnie reklama, która
buduje rozpoznawalność, świadomość marki wśród przedsiębiorców tutaj akurat. Okej, już tak powoli zmierzając ku końcowi, powiedz mi, jakie takie najczęstsze błędy widzisz wśród osób, które chcą zająć się dropshippingiem albo które się tym zajmują, otwierają swój sklep dropshippingowy, jakie tutaj najczęściej błędy popełniają i co byś rekomendował, jak takich błędów unikać? A powiem szczerze, że jedyny błąd, który, znaczy nawet nie nazwę tego błędu, ale jedyne co widzę, gdzie ludzie robią to samo, to myślą, że to samo się zrobi. Czyli właśnie tak jak powiedziałeś na początku, otwarcie sklepu, połączenie się z jakąś, z jakimś producentem czy dystrybutorem i już. I czekamy, aż kasa będzie płynąć strumieniami. Wydaje mi się, że jakby to nie była branża, no to lenistwo zabija każdy biznes. Zresztą myślę, że w Twojej branży jest podobnie. Jeżeli nagrałbyś jeden filmik na pół roku i myślał, że nie wiadomo, co z tego wyniknie, to też szału by nie było. Więc myślę, że przede wszystkim, jak mogę dać radę, jak ktoś chce taką radę i wziąć sobie ją mniej lub bardziej do serca, no to przede wszystkim ciężka praca. Naprawdę ciężka praca. Nie ma czegoś takiego jak wolne niedziele, wolne weekendy czy cokolwiek innego, wstawanie o 12, tylko naprawdę ciężka praca, bo im dłużej się w tym siedzi i zastanawia się nad kolejnymi możliwościami marki. Ja powiedziałem Instagram, tak, ale tak naprawdę może ktoś to oglądać i powiedzieć, że oprócz Instagrama jest jeszcze to i to, o czym ja nie mam pojęcia. I może dziwnie na to patrzeć, dziwnie musi może tego słuchać, co ja mówię, ale im więcej na to czasu będę poświęcał, tym więcej też będę wiedział, więc nawet przez sekundę nie myślałem o tym tak, że okej, mam producenta, otwieram stronę i tak naprawdę no to już jest jedyne, czym będę się zajmował, no to będę siedział i tylko liczył pieniądze i później zatrudnię asystenta, żeby liczył pieniądze, bo już mi się nie będzie chciało. Absolutnie to nie tak działa. Wręcz odwrotnie. Naprawdę trzeba bardzo dużo czasu na to poświęcać. Jest to wygodny model, no bo tak, nie trzeba wynajmować biur, magazynów, nie trzeba wydawać rzeczywiście na początku tych pieniędzy na towar, ale z kolei trzeba bardzo dużo pieniędzy, moim zdaniem, dużo pieniędzy wydawać na marketing. Ale z drugiej strony tylko marketing, tak? Jesteś teraz na, nazwijmy to, takim początkowym etapie z tymi sklepami, więc tak. Jeżeli już rozwiniesz ten jeden kanał pozyskiwania klientów, jakim jest Instagram, no to później możesz to rozszerzać o jakieś kolejne kanały, nie? I na pewno tak będę robił. Tak. Sklepy rozbudowywać. Więc myślę, bardzo fajne wskazówki. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Drodzy widzowie, Wam też dziękujemy i zapraszamy na nowe odcinki w każdy poniedziałek o 18:00. Dzięki.